Witam was serdecznie na poradniku, jak się wgrywa BIOSa zmodyfikowaną do karty graficznej. Tutaj już mam gotowego BIOSa i pokażę wam, co i jak można zrobić. Dobra, słuchajcie uważnie. Jakiś czas temu odpaliłem sobie pomysł, żeby spróbować zainstalować innego BIOSa w karcie. No i się udało. Zmodyfikowałem BIOSa z Duala na StormXa i dzięki temu w booście mam więcej niż przewidywałem, czyli z 1680 na 1725. Wersja OC. No i wszystko jasne z tym, że będzie współpracował lepiej, ale jest jedno takie ale. Z BIOS nie wykorzystuję wszystkiego, co trzeba. Na przykład, że ściągnąłem z jednego wentylowego, to czyli mam fanspeed tylko ogólny 40% zamiast oddzielne fanspeed 0 i 1. No to jest taka wada tych kart, jak się nie wybiera odpowiedniego BIOSu. Teraz wam pokażę, jak zmodyfikować BIOSa w swojej karcie graficznej. Potrzebne nam do tego będzie właśnie. Będzie nam do tego potrzebne NVFlash. NVFlash jakoś tak. To po prostu go poszukać i ściągnąć z tej strony. Wybrać można wersję poprawioną albo nowszą. Lepiej taką najlepiej. Wtedy sobie ściągamy i mamy już ściągnięte. Wrzucamy sobie tu, podmieniamy, bo już mam to zrobione. Wypakowujemy. Wchodzimy do środka i mamy takie dwie pliki jak NV zwykły i NV Flash 64. Dobra, i co teraz? Teraz wystarczy wejść na dysk C i stworzyć folder NV Flash 64. Spoko. I co dalej? Teraz rzucamy te dwa pliki tutaj. Readme to można czytać albo nie, to są tylko takie komendy itp. itd., ale znam się na tym, znaczy można powiedzieć jeszcze. Ja tu mam już na pulpicie i mamy tu wszystkie te biosy. Ja ze względu na to, że wgrałem z palita SXOC, czyli StormX, czyli jednowentylowego, to wrzuciłem mojego starego biosła i zobaczymy różnicę. Co jeszcze mi jasno? To jeśli chcecie sobie zmodyfikować BIOSa, choć ryzykujecie tym, że stracicie gwarancję, to można mieć niestety z tym problemy. Tutaj trzeba sobie porządnie poszukać swojego modelu. Ja mam RTX A2060, więc tutaj można mieć palit. I co śmieszne jest to, że tutaj nie ma duala. I dlatego się zdecydowałem że tego wgram, sami widzicie po tym. I to jest ta właśnie wersja. Ja wgrałem tą wersję z dwuwentylowego, nie Gaming Pro, tylko Duala. Choć dziwię się, że Gaming Pro jeszcze nie wgrałem, ale nie było okazji niestety, bo ze względu na to, że pobór, trzeba tu zwracać uwagę na modyfikację karty, że tu musi być podobnie. Ja mam tu 160 w targecie, a nie 190 i tu byłby problem z wychładzeniem karty, dlatego nie ryzykujcie obsługą, znaczy nie obsługą, tylko modyfikacją, bo jeśli gracie z większą mocą BIOSa, to mogą być problemy. Dlatego nie zalecam, żebyście to robili. Na przykład to jest 190, a w tej karcie 160, a limit 175. No to jeszcze musi być to dopasowane. Jeśli target ma takie samo, to limit to może być tyle, więc tu nie byłby problem. Karta zazwyczaj działa do 83 stopni i to jest święta racja, bo tak ma działać. Dobra, i wtedy ściągamy BIOSa tego i wtedy po czasie zrobimy tak. Sobie tego BIOSa wyrzucamy tu i wtedy nazywamy go sobie, nie wiem, na przykład tak. I wtedy ja już wam wszystko pokażę, jak to się obsługuje. Dobra, jesteśmy już w wierszu poleceń i klikamy CD. Dobra, NV Flash 64 A, fliarz. Dobra. Teraz nasza misja to jest uruchomienie tego programu. Włączył się, spoko. Musimy tak pomijać. A się zmniejszy okno, voila. Dobra, co teraz? No i teraz zaczyna się ta zabawa. Wchodzimy w menedżer urządzeń i przed wgraniem BIOS-u zalecane, czyli wyjdę z tego, żeby mi nie robił kaszanki, mamy wyłączyć kartę. Jak widzicie, mam RTX-a. Wyłączamy, nie wiem czy będzie kontynuował nagrywanie, więc zaraz zobaczę wszystko. Dobra, teraz mamy już wyłączoną kartę, niestety nie zapisaliśmy ustawienia. Sobie jeszcze GeForce'a spróbuję odpalić, chyba nie odpali mi się wydaje, albo może... Ha, karta się wyłączyła czy jak? Nie. Aha, bo się sterownik wyłączył. No, dobra, no to jedziemy. Tak, tu musimy wpisać to samo. Dwuspacjówka protect UF. Karta wyłącza zabezpieczenia pamięci. I jedziemy z tym koksem. Dobra, teraz usuwamy sobie to. Dajmy 6. I wpisujemy nazwę RAMu, znaczy ROMu. I jedziemy z tym, odczytywuje, świetnie, Y i wgrywa się. I czekamy. Przywracamy moją kartę do poprzedniego stanu, więc zobaczymy jak to wszystko pięknie wyglądało, zanim to było modne. Weryfikacja, udało się zaktualizować i voila, udało się. No to co, no to resetujemy sprzęt, proste. Przywróciliśmy sprzęt do fabrycznych ustawień, znaczy się kartę, uruchamiamy ponownie, uruchamiamy i czekamy na rezultat. Zaraz wrócimy do poprzedniego. Dobra, wróciliśmy do Windowsa. I co dalej? Dobra, słuchajcie. Tu drugi ekran, jak widać, jest ciemny, więc tu trzeba ręcznie włączyć kartę. Dlatego trzeba to zrobić porządnie, czyli ją włączyć. O, już się drugi ekran już wyświetlił, to można powiedzieć, że z głowy. Sprawdźmy teraz kartę, czy zmienia BIOS-a, czy jest problem. Zazwyczaj jeśli karta nie pokaże jakiejś wartości, to może być uszkodzony BIOS, więc w tym będzie po prostu kaszanka. A tak to się zaraz dowiemy. Voila, przywróciło ustawienia fabryczne już 1680. To tyle moja karta niestety wyciąga. No i w sumie tylko tyle mogę wam zdradzić. I jak powiedziałem, fanspeed 1 i 2. Widzicie, przywróciło karty do fabrycznych. Teraz są 2 obroty, nie jedno. A zresztą zobaczycie na poniższym zdjęciu, jak wyglądało na StormXie. Więc tam było połączone, a tu jest już oddzielnie, czyli tak jak fabrycznie było. Więc powiedzieć można, że się wszystko udało. Wiecie, gdzie się ściąga BIOS-a i jak się go instaluje. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zostawicie jakiegoś łapeczkę, subika czy zarąbisty komentarz, który strasznie może mnie wesprzeć w takich poradnikach, takich zaawansowanych, bo chyba w sumie żaden Polak tego nie robił, a jestem jedyną osobą, która zrobiła. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!